Mam na imię Marcin, tak jakby jeszcze wszyscy nie wiedzieli. Mam 31 lat. I tak, żeby zacząć tą historię, to wychowałem się w rodzinie dysfunkcyjnej, ponieważ mój tata mnie zostawił, kiedy miałem 3 lata. Nigdy go nie spotkałem, bo w zeszłym roku dostałem informację, że zmarł, więc mam nadzieję, że spotkamy się w niebie i tam będę mógł z nim porozmawiać. Mama dawała mi zawsze bardzo dużo miłości, jednak jak później się okazało, w moim życiu brak ojca miał bardzo duży wpływ na dalsze moje życie. W wieku 10 lat pojawiła się masturbacja, pornografia. Zaczęło się od zwykłych gazetek. Później z mamą i z moim bratem przeprowadziliśmy się do nowego domu i było bardzo trudno, nowe towarzystwo, nowi koledzy, ciężko się było wkupić w środowisko, więc starałem się być tacy jak koledzy, czyli trochę łobuzować. Weszłem w takie złe towarzystwo, gdzie był alkohol, narkotyki dosyć wcześnie, papierosy. Więc ja też za tym nurtem poszłem. W wieku 15 lat pierwszy raz wypiłem alkohol. Zacząłem palić papierosy, alkohol pić regularnie. Od 15 roku życia co tydzień piłem alkohol. Tak do upicia się. Z kolegami na imprezach mieliśmy ciągłe domówki. Jednak większa tragedia miała dopiero nastąpić. Wyjechałem na studia do Warszawy i myślałem, że zacznę się kompletnie nowe życie i stanę się inny, wyrwę się z tego środowiska. Stało się odwrotnie. Samotność się jeszcze bardziej pogłębiła, bo wiecie, w tej ciągłej masturbacji, ciągłym alkoholu, ja jeszcze bardziej się odseparowywałem od tych ludzi, tkwiłem z tymi ludźmi w tym środowisku. Natomiast jak zostałem sam w obcym mieście, to jeszcze bardziej w to wchodziłem. Tylko pojawiły się jeszcze na studiach przypadkowe znajomości, przygodny seks z przypadkowymi dziewczynami. Poznawałem w internecie, żeby, wiecie, no, nie było tylko masturbacji. Ostatni rok, kiedy już byłem na takim totalnym dnie, gdzie tak naprawdę w przeciągu 12 miesięcy były pojedyncze dni, kiedy nie piłem. Tak? Ja wracałem z pracy, wypijałem minimum pół litra wódki, wypalałem do tego paczkę papierosów i miałem kilkugodzinny seans filmów pornograficznych. I tak wyglądało po prostu każdy mój dzień. Tak, no i pewnego dnia przyszedł moment, kiedy obudziłem się w nocy. Oczywiście butelki się walały po pokoju, pety, no, pobojowisko, jednym słowem. Zawsze wychodziłem z workami pełnymi butelek, tak żeby sąsiedzi nie słyszeli stukotu. Popatrzyłem na siebie w lustrze i zacząłem płakać, jak wyglądam. Wróciłem do pokoju, klęknąłem na łóżko i powiedziałem: Panie Jezu, tylko Ty mi możesz pomóc. Ja wiele razy wcześniej próbowałem sam, czy rzucić palenie, czy mniej pić. To się kończyło jednodniową abstynencją, nie? No i mówię: Panie Jezu, jeżeli Ty tego nie zrobisz, to nikt mnie nie uratuje. Bo jeszcze dodam wcześniej, zapomniałem o tym wspomnieć, że jeszcze jak byłem dzieckiem, to byłem ministrantem. Byłem przy Panu Bogu, oczywiście. Byłem ministrantem, chodziłem w niedzielę na mszę, chodziłem na mszę. Później nawet zostałem ceremoniarzem w swojej parafii i z księdzem biskupem ustalałem, znałem całą mszę doskonale, tak? Ale jak na przykład miałem funkcję kadzidła i mieliśmy drugą zakrystię, to ja tam siedziałem i paliłem fajki na mszy, nie? Albo kradłem pieniądze z puszek, z tacy i z czasopism, tak? Także taka była moja wiara. Byłem przy Panu Bogu, ale relacji nie było, tak? To było takie po prostu odprawianie tych obrzędów i nic więcej. No i właśnie, no i wtedy się pomodliłem, licząc, że Pan Jezus jest i może mnie uratuje. No i to, co się później zaczęło dziać, to był jakiś kosmos, tak? Po tej modlitwie, po tym krzyku rozpaczy. Pan Jezus zaczął kierować od razu moim życiem. Ja miałem taki fotel w pokoju. I później sobie tak pomyślałem, że on siedział zawsze na tym fotelu. I za każdym razem, kiedy ja chciałem przestać, to on się podnosił, czekał, być może to teraz mu powiem, żeby wkroczył, a nie. No to siadał i cierpliwie sobie tam czekał. No i w końcu wstał i mnie wziął od razu. I zaczął kierować moim życiem i pojawiło się mnóstwo cudów. Naprawdę, mnóstwo cudów w moim życiu. Zaczęło się od tego, że poprowadził mnie na terapię, bo ja już nie dawałem rady, ja nie mogłem
głody alkoholowe, jeżeli ktoś wie, jak wyglądają, no to ja po prostu nie byłem w stanie złapać szklanki, po prostu tak mi ręce latały. Ale wiedziałem o tym i czułem, że on mnie kieruje. Pokierował mnie na terapię. Tam poszedłem na terapię. Oczywiście papierosy rzucałem wielokrotnie, po tej modlitwie rzuciłem od razu. Alkohol też. I co jest lepsze, ostatnio z Martą, jak rozmawiałem, dopiero do mnie dotarło, kiedy ostatni raz się napiłem. 13 października. To tak, żeby dodać w święto maryjne. Także, bo jeszcze ciekawa rzecz, po tej modlitwie następnego dnia wielka myśl, która się we mnie pojawiła, chcę pokochać Maryję jak Jan Paweł II. Tak? Nie wiem, co to było, ale cały czas ta myśl była we mnie, w mojej głowie. Pokochać Maryję jak Jan Paweł II. No i właśnie, no i ta Maryja się pojawiła. Pan Jezus mnie pokierował na terapię. Ta terapia przebiegała bardzo szybko, bardzo sprawnie. W zasadzie od 13 maja kompletnie przestałem pić. Od razu, po prostu nie piję do tej pory, tak? Już minie niedługo, od 13 października. Minie za chwilę 4 lata, tak jak jestem już abstynentem. Podpisałem krucjaty dzisiaj do końca życia, więc zachęcam wszystkich. Z czystością jeszcze walczyłem. Długi czas, no co prawda wcześniej to było kilkugodzinne seanse. Później zdarzały mi się upadki raz na miesiąc, raz na dwa tygodnie. To było różnie, ale od razu bieg do spowiedzi, tak? Od razu. Nie czekałem, od razu upadek, od razu spowiedź. I co ciekawe, do końca zniszczył, bo to czuję i wiem, do końca zniszczył problem z czystością, sakrament małżeństwa. Tak, od tamtej pory zero wpadek, zero w ogóle jakichś myśli, pokus, po prostu sakrament małżeństwa, mogę też powiedzieć, że naprawdę zmienił już do końca, rozerwał ten ostatni więz, tak? Oczywiście miałem spowiedź generalną, tak, bo później też modliłem się o kapłana, który przeprowadzi spowiedź generalną. I w ogóle tak jeszcze szybko powiem o tym, że w parafii, w której mieszkałem, były rekolekcje odnowy. Tam w Duchu Świętym, nie? Były rekolekcje i tam poszedłem. I tam Pan Bóg mi zesłał taką panią, która okazała się, nie wiem, ja to nazywam jego takim ziemskim aniołem, którym on się posługiwał, odpowiadał na moje pragnienia, bo to nawet tego nie mówiłem. I ona w ogóle do mnie podeszła i mówi, czy ją kojarzę. Ja mówię, że nie, no pierwszy raz panią na oczy widzę, no bo ja chodzę na tym samym terapię, co pan. Wiecie, Warszawa jest duża, więc no to też było cudowne. No i powiedziała, że ona tam chodziła na trochę inną, no i tam się zdarzyły też wiele cudów. Ja oczywiście zacząłem nowennę pompejańską. Jak gdyby przyczepiłem się do Maryi, nie puszczałem jej, chciałem z nią relacji, więc ofiarowałem się i później szkaplerz i spowiedź generalna. To wszystko Pan Bóg mi dawał po kolei, tak jak Go prosiłem i tak jak chciałem. I opowiem tylko takie szybkie trzy cuda, które gdzieś chciałbym pokazać, bo dla mnie to było niesamowite. Dla osoby, która żyła tak daleko od Boga, że On tak potrafił odpowiadać, tak potrafił mi to dawać. Widziałem jakieś różne konferencje, świadectwa i ludzie mieli takie fajne różańce z Meczugorje. Ja mówię, Boże, Panie Jezu, jak ja bym chciał taki różańc z Meczugorje. A najlepiej to na rękę. Minęło 2 dni, jest grill w kościele. Przychodzi do mnie właśnie ta pani, daje mi kopertę. Otwieram kopertę, oczywiście w środku jest różańc na rękę z Meczugorje. Nikt o tym nie wiedział, bo to w domu sobie po prostu pomyślałem. Kolejną rzeczą, kiedy byłem bardzo zgłodowany, już naprawdę nie dawałem rady, tylko modlitwa mi pozostała. Ja mówię, Panie Jezu, bardzo bym chciał, żeby ktoś się za mnie pomodlił, bo już nie daję rady. Minął tydzień, idę na spotkanie wspólnoty, podchodzi do mnie ta pani, daje mi obrazek z Panem Jezusem. Na obrazku z tyłu jest napisane, że zamówiła za mnie 7 mszy w jakimś tam klasztorze. Więc kolejna odpowiedź Pana Jezusa, że modlą się za mnie ludzie i że jest ta modlitwa. Także i tych cudów, tej relacji, którą zacząłem budować z Panem Jezusem i z Maryją, było bardzo wiele. I cały czas nie jestem w stanie i trochę też cały czas żyję w takim szoku i euforii, że Pan Bóg naprawdę odpowiada i naprawdę się nigdy nie odwraca. Mimo tych świństw, które mu wyrządzałem, mimo tego wszystkiego, co robiłem, po prostu jako zaczął prostować. Zrozumiałem na sobie, że Pan Bóg da ci 100-krotnie więcej niż ty chcesz, jest prawdą. Jest prawdą i to się faktycznie dzieje, bo później modliłem się oczywiście o żonę.
I poszedłem do jednej parafii. Po oczywiście upadku poszedłem do spowiedzi i ksiądz do mnie mówi, że czy znam modlitwę ruchu czystych serc. Ja z automatu znam. Nie, no mówię, nie znam. Mówi, to będzie twoja pokuta. Przeczytałem tą modlitwę, mówię, wow. Zacząłem czytać, co to serce jest. Mówię, tam poznam żonę. Zbierałem się 3 miesiące na spotkanie. No i oczywiście na pierwszym spotkaniu, na jakim poszedłem, poznałem Martę, która była osobą, tak jak tu mój przedmówca powiedział, że miał listę cech, jak gdzieś w głowie sobie to ułożyłem, Marta przebiła tą listę dużo bardziej i jak gdyby cieszę się bardzo. I tak, i też apel na RCS-ie, można poznać żonę, męża, naprawdę nie poddawajcie się, chociaż ja wiem, że mi się za pierwszym razem udało tu było, ale wierzę, że cierpliwość, bo Marta znowu bardzo trochę więcej czekała, no rok czekała, także wiem, że się da. I co chcę jeszcze wam powiedzieć? Żyłem po dwóch stronach. I po stronie bezczystości, bo miałem dziewczynę, z którą współżyłem, mieszkałem. I później żyłem w czystości z moją obecną żoną. I nie poddawaj, taki apel ode mnie, nie poddawajcie się nigdy. Nawet jeżeli przychodzi pokusa, że może to będzie fajne, może tylko zamieszkamy ze sobą. Nie, nie będzie. Ja wam mówię, że nie będzie. To było puste, nie warte tego. To była tylko fizyczność, tylko emocje. To nie było nic związanego z miłością, tak? I warto w tym trwać, bo jest różnica. I to, jak teraz wygląda relacja z moją żoną. W ogóle Pan Bóg jeszcze jeden cud sprawił. To mi dopiero ksiądz powiedział ostatnio. Bo jak byłem na terapii, to płakałem do mojej terapeutki, że bardzo żałuję, że straciłem coś w swoim życiu, czyli że nie będę miał dziewczyny, którą będę odprowadzał do domu, z którą będę, wiecie, po prostu sobie tak chodził, nie? Tak zwyczajnie, bo mówię, mam prawie 3 dychy, pewnie poznam dziewczynę, która ma już swoje mieszkanie, więc wiecie, jak to będzie. Nie będzie tego niewinnego, młodzieńczego zakochania. I co? Dostałem dziewczynę, gdzie to wszystko było. I co więcej, Pan Bóg odwrócił moje dziewictwo, że tak powiem, to wszystko było pierwszy raz. On nawet to potrafi zrobić, odwrócić to wszystko, oddać mi. Ja to porównuję, że on dał mi nową księgę, nowego życia i po prostu od nowa muszę to teraz zapisywać. I tak to wygląda. Mógłbym jeszcze, mówię, wiele gadać, wiele opowiadać. Może kiedyś będzie okazja, że szerzej o tym wszystkim jeszcze bardziej opowiem. Też jeszcze taka anegdotka, jak... Nie wystawiaj na próbę Pana Boga. Swego byłem na pielgrzymce rowerowej do Częstochowy. Nie dostałem urlopu, bo nie było na to szans. I musiałem wracać do Warszawy. I jadąc rowerem z Warszawy, mówię, nawet ty nie jesteś w stanie sprawić, żebym nie poszedł do pracy. Wstaję na drugi dzień rano, idę do biura, patrzę w centrum Warszawy, tam mam takie wysokie biuro. Tłum ludzi pod biurem. Podchodzę do kolegów, mówię, co się stało. Całe biuro zalali, mamy do końca tygodnia wolne. Także no nie wystawiam Pana Boga. Także to jest moje świadectwo. Trwajcie w czystości. Naprawdę warto. Jeszcze na koniec dostałem takiej łaski, bo czasami też dostaję różne łaski, ale ta była dosyć taka mocna, że podczas snu przyszedł do mnie taki pan i ja się go zapytałem, kim jest. On powiedział, że jest szczyźca. I że jest ich tam więcej, takich osób, których rodziny już nie żyją tutaj, na świecie. I pokazał mi na palcach, że im tyle brakuje, żeby z tego czyśćca wyjść. I bardzo mnie prosił o to, żebym się za niego pomodlił. Ja ze swoją żoną odmówiłem oczywiście nowennę pompejańską w tej intencji, ale wiem, że takiej modlitwy nigdy za wiele za te dusze w czyśćcu cierpiące. Modlimy się o wiele rzeczy tutaj na tych rekolekcjach, więc chciałbym poprosić was, żebyśmy teraz taką króciutkę modlitwę za te dusze czyśćcowe odmówili, jeżeli ksiądz się nie będzie złościł. No dobrze. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Ta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Dziękuję.